Witam Państwa, mówi Barbara z Krakowa. Przeczytam Państwu opowiadanie oparte na faktach autentycznych, więc bohaterem tego opowiadania jest moja córeczka, która była bardzo szczęśliwa z posiadania pieska, a potem, ponieważ mąż ciężko zachorował i okazało się po wielu badaniach, że jest uczulony na sierść psa, po 7 latach musieliśmy oddać, pożegnać się z psem. Więc opowiadanie ma motto miłość. Skamieniał z bólu i oczekiwania na Pana. Skamieniał na pomnik wiernego psa. Słowo Boże mówi, nie ma większej miłości nad tę, iż ktoś życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Małgosia była jedynaczką. Jako dziecko wzbudzała swą urodą powszechny zachwyt wśród otoczenia. Duże szare oczy o pięknej oprawie, blond włosy, ciemna oliwkowa cera. Jak się urodziła, rodzina szalała ze szczęścia. Rodzice, dziadkowie, a nawet ciocie, których miała co niemiara. Kiedy miała 4 lata, mama już marzyła, że będzie aktorką, bo to były jej niespełnione marzenia z dzieciństwa, więc sama zajmowała się inną profesją, a niespełnione właśnie marzenia chciała oddać córce, chciała z niej wielką aktorkę zrobić. Więc niestety, ponieważ byłam bardzo dużo zajęta w swoim interesie, prowadziła swój własny zakład, zajmowały się wychowaniem Małgosi niestety gosposie, a czasem babcia i dziadek. Brakowało jej właściwie poza ptasim mlekiem obecności rodziców na co dzień. Obsypywana była łakociami, zabawkami. Zdawało się, że powinna być szczęśliwa. Niestety nie odbijało się to na jej twarzyczce. Często bywała smutna, zamyślona. Bywały dni, kiedy nie ustawały jej prośby o siostrzyczkę lub braciszka. Pozostawały niespełnione. Wpadłam na pomysł, pomyślałam sobie, kupię na Małgoni maleńkiego pieska, Suczka, jako że zawsze bardziej przywiązana są. Z miejsca przywiązała się tak do zwierzątka, otoczyła ją wielką miłością. Chodziła kilka razy na spacer po bulwarach Wisły, bo tam mieszkaliśmy na Podgórskiej, które rozciągały się na prawo i lewo od domu. Ponieważ Suczka była maleńka i czarna, nazwaliśmy ją Nutka. Teraz zaczęła się dla Małgosi prawdziwy raj. Miała w końcu kogoś dla siebie. Kogoś, o kogo tylko ona się troszczyła. Nutka na każdym kroku dawała jej powody prawdziwej przyjaźni. Bardzo Małgosia lubiła ją szczotkować, bo miała taką piękną, aksamitną sierść. Karmiła ją, pieściła, a czasem pozwalała skoczyć na łóżko, szczególnie jak tatuś wychodził do biura i wtedy pozwalała na to. Ta piękna idylla została jednak przerwana straszną wiadomością. Otóż choroba taty, która męczyła go od dłuższego czasu, to nic innego jak tylko uczulenie na sierść psa. Zapadła dla dziewczynki, zapadł okropny wyrok. Trzeba jak najszybciej usunąć psa z domu. Uderzyło to w nią jak grom z jasnego nieba. Nie mogła w ogóle uwierzyć, że taki malutki piesek może być przyczyną tak ciężkiej choroby taty. Mąż zeszczuplał 16 kilo, pół bardzo na twarzy, nie mógł jeść. Wszyscy bliscy szukali najmniej bolesnego wyjścia z tej sytuacji. Ciocia Hania, siostra taty, znalazła wśród swoich znajomych nauczycielek panią chętną do przyjęcia do domu pieska takiego już odchowanego, bo nie chciała mieć kłopotów z przyuczaniem. Przyszedł dzień wyjazdu.
Małgosia spakowała wszystkie rzeczy, nutki, koszyczek, kocy, ulubione zabawki, już trochę obgryzione. Wzięła pieska na ręce, przytuliła mocno do serca i tak obydwie przytulone wyszły, aby odbyć dla Małgosi najsmutniejszą w życiu podróż. Podczas jazdy panowała grobowa cisza. Mama i Gosia jechały jak na pogrzeb. Tato nie przejawiał takiego smutku, bo miał nadzieję na poprawę swego zdrowia. Puścił nawet radio, ale zaraz zostało zgaszone, bo muzyka nie licowała z tym wielkim smutkiem. Nutka wyczuwała nienaturalnie. Jakbyście chcieli, żeby wam coś zaśpiewał, to ja zaśpiewał. Nagrywamy. Nutka wyczuwała nienaturalny nastrój i była bardzo smutna. Nie schodziła z kolan Małgosia. Małgosia już dojeżdżała, bo to z strony tatusia do Brzeska blisko. Zobaczyła miasto. Marzyła, żeby ta podróż nigdy się nie skończyła. Niestety los był nieubłagany. Znalazł się do znajomej pani. Weszliśmy na pierwsze piętro, zadzwonili, otworzyła bardzo miła pani, przywitała się z nami i poprosiła do pokoju. Kiedy usiedliśmy na fotelach, Nutka zaraz uplasowała się na kolanach Małgosi. Po jakimś czasie gospodyni domu zawołała na Nutkę, a nawet nie wymyła. Paweł, jej synek, nakazał jej podejść do pani, mój mąż też. I ona szła tak ze spuszczoną głową. Pani pogłaskała ją po sierci i powiedziała, że jeszcze nikt nie spotkała takiej jak samitki. Nutka tylko przez moment dała się popieścić pani, a w następnej minucie już znalazła się na kolanach Małgosi. Dziewczynka była dumna. Po 2 godzinach bardzo sympatycznej zresztą gościny u pani, pani oznajmiła, że z tego, co widzi, nie ma szans, żeby tak wypieszczony piesek, który przez 7 lat zżył się z dzieckiem, potrafił przyzwyczaić się do innego właściciela. Podpowiada jej to wieloletnie doświadczenie. To, co teraz powie, powiedziała pani, będzie dla nas bardzo bolesne, ale psa można tylko uśpić. Taka sytuacja. Małgosi na tą wiadomość zabrakło tchu w płucach. Pożegnaliśmy się jeszcze wszyscy smutniejsi, niż przyjechaliśmy i w powrotnej drodze zaczęliśmy dyskutować o tragicznej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza rodzina. Dla dziewczynki bez wyjścia. Ona nie mogła sobie tego uzmysłowić. Ja ze łzami w oczach zaczęłam jej tłumaczyć, że przecież musi wybrać między ozdrowieniem taty, a posiadaniem psa. Uznając słuszność wyroku pani, u której właśnie byliśmy, przypomniałam sobie, jak 2 razy Nutka pozostawiona u naszej gosposi na czas ich naszej zagranicznej podróży nie jadła nic, nawet nie chciała pić. Dostaliśmy telegram, że Nutka chyba zbyt. Więc sobie nie wyobrażaliśmy sobie, no w ogóle, no co zrobić. Ja się rozchorowałam ciężko na zapalenie woreczka żółciowego. 3 miesiące chorowałam, bo taki straszny problem dla nas to był. A Małgosia jadąc z nami w powrotnej drodze, myślała sobie, jak to dziecko mściwie wszystko przez tego tatę i to jego głupie choroby. Nienawidzę go i wiem, co zrobię. Ucieknę z domu razem z Nutką. Jak postanowiła, tak zrobiła. Gdy powróciliśmy po południu ze smutnej podróży, poszliśmy na umówionego wcześniej bridge'a. Dziewczynka spakowała się natychmiast, wyjęła ze skarbonki wszystkie układane wcześniej pieniądze. Czuła się bogata, oczywiście, pojechała na dworzec, kupiła bilet do Zakopanego. W przedziale była tylko ona z Nutką i jacyś bardzo sympatyczni państwo. Poczuła się
od razu bezpieczna w ich towarzystwie i położyła się na siedzeniu z nutką, zmęczona już po przeżyciach, zaraz zasnęła. Kiedy jechali już sporo kilometrów, Małgosia obudziła się, przetarła oczy i zdziwiona patrzy, że nie widzi znajomych tapet, swojego ulubionego afisza nad łóżkiem. Jedynie jakaś pani siedząca po przeciwnej stronie uśmiecha się do niej bardzo życzliwie. Zapytała po chwili: no i co, córeczko, gdzie tak podróżujesz z pieskiem? Małgosia nic nie odpowiadała. A pani, która domyśliła się, że pewnie dziewczynka uciekła z domu, zaczęła godnie wypytywać ją o różne sprawy. Z chwili na chwilę już wiedziała wszystko. W pewnym momencie zapytała: czy nie przyszło ci, dziewczynko, Małgorzatko, bo już się przedstawiała wcześniej, na myśl, że wszystkie swoje kłopoty możesz powierzyć Jezusowi? Że On jest naszym najlepszym przyjacielem i możesz Mu powierzyć najskrytsze sekrety swego serca, a zobaczysz, że On Ci pomoże. Bóg nie zawsze układa wszystko według naszej woli, ale tak, żeby było najlepiej dla nas. Dziewczynka zdziwiona na słowa Pani, bo właściwie nikt jeszcze się nie zastanawiała, jak to Bóg może być przyjacielem. Pani Aniela, bo takie było imię tej Pani, zaproponowała, że chętnie pomodli się z nią w intencji znalezienia nowego domu dla nutki. Po krótkiej modlitwie dziewczynka jakby ożyła i zaczęła Państwu opowiadać swoje dzieje. Po przyjeździe do Zakopanego Państwo zaprosili Małgosię z nutką do swego domu. Pani Aniela zaraz zadzwoniła do rodziców, podała im adres i zaprosiła do siebie. Mama dziewczynki, czyli ja, rozpłakała się ze szczęścia i zapomniałam nawet podziękować. Małgosia rozgościła się u Państwa i zaczęła spacerować po największym pokoju. Zobaczyła, zwróciła uwagę na półki w szafce i tam takie śliczne, kolorowe książki w grubych okładkach i na grzbietach zauważyła, że często przewijało się imię Jezus na tych okładkach książek. Najpierw pani Aniela zachęciła ją do przeglądnięcia paru książek. Ona na początku oglądała tylko przepiękne, kolorowe rysunki, a potem troszkę wczytała się w rolę bohaterów biblijnych. I tak zaczęła się przygoda Małgosi z Biblią. Na drugi dzień przyjechali rodzice po Małgosi i Nutkę. I odtąd codziennie wieczorem modliliśmy się wszyscy razem, powierzając swój problem z Nutką Bogu. Niedługo po przygodzie Małgosi w pociągu zaczęły się ferie zimowe. Pojechaliśmy do męża brata najmłodszego, Stasia Poczkowa. Tam było dwóch kuzynów i kuzynkę miała Małgosia, Joasię. I dziewczynka od pierwszej chwili, Joasia, zakochała się w Nutce, która również łasiła się do dziewczynki. Chłopcy i Małgosia, ona chłopczyca taka, całymi dniami ganiała po dworze, nie zważając na silny mróz. A Joasia z Nutką, bo ona taka jest troszkę malutka, ta Joasia nie ma wzrostu odpowiedniego, taka delikatna, siedziały stale przy piecyku, tuląc się do siebie. I tak po kilku dniach Nutka jeszcze biegała przy nodze Małgosi, ale już coraz częściej uważała się za swoją panią. Dziewczynka wprawdzie miała psa Azora, ale u budu wiązanego, tak jak to bywa na wsi. To nie to samo, co takie miłe zwierzątko z aksamitną sierścią, czyściutkie i łagodne, wspaniałe do zabawy. Po dwóch tygodniach pojechaliśmy po Małgosie i usłyszeliśmy znamienne słowa, które ona wypowiedziała i które były balsamem na serce taty, którego ukochaną córeczką oczywiście była. Powiedziała Małgosia: tatusiu i mamusiu, chcę wam coś powiedzieć, zostawmy
tą, jak tacie tak naprawdę szkodzi ta sierścia, zostawmy nutkę łasi. Ona będzie dla niej dobrą panią. Już to sprawdziłam. Słowa Małgosi wzruszyły tatę i potwierdziły potęgę miłości. Lody pękły i córeczka znowu stała się bliższa tacie. Barbara Bielska. Dziękuję.